No. Szanowni Państwo, wracamy. Przygotowujemy się do głosowania nad tym projektem uchwały 3-4, ale pan przewodniczący Rady Powiatu bardzo ważnego nam coś przyniósł, jakieś pieniążki może z powiatu albo coś dla gminy, to bardzo proszę. Ja chciałem porozmawiać tym razem nie o pieniążkach dla gminy, A, szkoda. o swoich pieniążkach, panie przewodniczący. Miotacie się z projektem, z uchwałami dotyczących odpadów komunalnych już 1,5 roku. Dobrze, że chcecie uszczelnić ten system. Ja wczoraj przejrzałem te uchwały i proszę Państwa, stwierdzam, że jedna uchwała, ta z 10 czerwca i ta druga, ten projekt uchwały, który chcecie dzisiaj, w dniu dzisiejszym przegłosować, ma błędy i to błędy merytoryczne. I powiem dlaczego. Zrobiłem sobie taką symulację. Na razie jestem przy uchwale z 10 czerwca 2020 roku. Jeżeli mam powierzchnię, mówię o tych mieszanych posesjach, gospodarstwach i przedsiębiorstwach. Jeżeli mam powierzchnię 100 metrów kwadratowych, to według tamtej uchwały zapłacę 140 zł. Jeżeli mam 101 metrów kwadratowych, to zapłacę 101 zł, czyli o 39 zł mniej, choć o metr mam większą powierzchnię. Jeżeli mam powierzchnię 140 metrów kwadratowych, to zapłacę 140 zł, czyli tyle samo, co za 100 metrów kwadratowych. Jeżeli mam 500 metrów kwadratowych, to zapłacę 500 zł. Za 501 metrów kwadratowych, za 501 zapłacę 400 zł i 80 groszy, to jest o 100 zł mniej, mimo że mam 1 metr więcej. I za 600 metrów kwadratowych zapłacę 480 zł, czyli o 20 zł mniej, a powierzchnia jest większa o 100 metrów. Nowy projekt uchwały. Nowy projekt uchwały wygląda w sposób następujący. Za 100 metrów kwadratowych zapłacę 100 zł. Za 101 metrów kwadratowych zapłacę 80 zł i 80 groszy, czyli mam 1 metr więcej, a płacę prawie 20 zł mniej. Za 120 metrów, czyli mam 20 metrów więcej, zapłacę 96 zł, czyli o 4 zł mniej niż za 100 metrów. Za 500 metrów zapłacę 400 zł, ale za 501 metrów zapłacę 300 zł i 60 groszy. A za 650 metrów zapłacę 390 zł, czyli mam o 150 metrów więcej powierzchni, a płacę o 10 zł mniej, przepraszam, o 10 zł mniej niż za 500 metrów. Przyjęliście pewną zasadę, mianowicie taką. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, wszystko się zgadza. Jest osoba, 30 zł, teraz 28, było 18. Dwie osoby, wiem ile mam zapłacić. 10 osób, wiem ile mam zapłacić. Tutaj zróżnicowaliście stawki według powierzchni. I wkradł się wam błąd. Błąd polegający na tym, jeżeli by była przyjęta jedna stawka, to nie byłoby tego błędu. Jakaś uśredniona. Natomiast jak przyjmujemy stawki do 100 metrów, od 101 do 500 i od 500 powyżej 500, to stworzył się właśnie taki system, w którym trudno jest powiedzieć, że on jest odpowiednio przygotowany, wyliczony i sprawiedliwy dla wszystkich przedsiębiorców, jeśli za 501 metrów płacę 300 zł, a za 500 metrów płacę 400 zł. To jest jakieś nieporozumienie i myślę, że tutaj ktoś popełnił błąd po prostu przy takim sformułowaniu tego projektu uchwały.
Proszę Państwa, według mojej opinii, a Państwo zrobicie to, co będziecie uważali za stosowne, należy uchylić uchwałę z 10 czerwca, należy nie podejmować uchwały, projektu uchwały, należy nie głosować za projektem uchwały i nie przyjmować tej uchwały w dniu dzisiejszym, usiąść i napisać nową uchwałę i dopiero potem ją procedować. Mam jeszcze kilkanaście innych uwag dotyczących uszczelnienia tego systemu, ale nie będę o tym już w tej chwili mówił, bo uważam, że to, co powiedziałem, jest najistotniejsze w projekcie tej uchwały i w uchwale z dnia 10 czerwca. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany i chciałby skorzystać z moich uwag, bo przeanalizowałem to dość dokładnie i zastanawiałem się nad tym dość długo, to bardzo chętnie podzielę się, jeśli ktoś mnie o to poprosi, podzielę się swoimi uwagami. A tu uważam, że został po prostu ktoś, no wpadłem na to wczoraj, przeliczając i robiąc symulację, że no gdzieś ktoś właśnie nie dopatrzył tego jednego elementu takiego przy przechodzeniu z jednej powierzchni do drugiej powierzchni i to w tej chwili nam zupełnie nie pasuje, psuje całą uchwałę. Ona podlega moim zdaniem zaskarżeniu przez pierwszego, drugiego czy trzeciego przedsiębiorcę. Dlatego chciałem zabrać głos jeszcze przed opiniowaniem, panie. Nie, dobrze, dziękuję bardzo. I stąd ta moja uwaga. Ja przepraszam, ale to wczoraj po prostu wyszło, licząc pewne symulacje i wyliczając, ile to ci biedni przedsiębiorcy zapłacą więcej, bo COVID ich zmęczył. Za COVID płaciliśmy po 18 zł. COVID zaczął się w miesiącu w marcu, a my za marzec płacimy 18 zł do miesiąca, do dnia dzisiejszego jeszcze płacimy tyle. To tyle, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Udzielenie mi głosu. Szanowni, pan burmistrz coś do tego się odniesie? Czy... Szanowni Państwo, panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie przewodniczący Rady Powiatu, to nie jest tak, że to nie było przeanalizowane, bo było to analizowane. Mało tego, jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa też to miała w swoich rękach i wszystko analizowała, więc ja wiem, że są jakieś wyliczenia. No każdy system jest w jakiś sposób niesprawiedliwy i nie będzie taki rewelacyjny, że tak powiem, w ułożeniu. Podjęliśmy taką decyzję odnośnie powierzchni, ponieważ uważamy, że te powierzchnie bardziej nam uszczelniają system, tym bardziej, że tych nieruchomości do 100 metrów jest najwięcej, jeżeli chodzi o gospodarstwa agroturystyczne czy o inne nieruchomości, niż system, który też analizowaliśmy dotyczący rozliczenia, jeżeli chodzi o wodę, tak, o zużycie wody według metrów sześciennych. No i ja rozumiem pana wyliczenia i tak dalej, ale tak jak mówię, no mamy też opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła tutaj zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten system zaproponowany. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. W związku z powyższym uchwała, poddaję tą uchwałę, będzie komisje opiniowały wszystkie kilka razy tą uchwałę. Kilkakrotnie z burmistrzem spotkania były. Więc w związku z powyższym, szanowni państwo, będę teraz kierował się ku głosowaniu. Szanowni państwo, i bardzo proszę, projekt numer 3. Opiniowały wszystkie komisje. Bardzo proszę o opinię. Pani Magdalena Laskowska, bardzo proszę. Dziękuję. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. Projekt uchwały opiniuje pozytywnie, niejednogłośnie. Przy 5 osobach za, 1 osobie wstrzymującej się. I wnosi o przyjęcie z autopoprawką. Dziękuję. Wiesław Ryczek. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja Oświaty, Finansów i Budżetu. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, niejednogłośnie. 1 osoba wstrzymująca się, 4 za. I wnosi o przyjęcie projektu uchwały wraz z wniesioną autopoprawką. Pan przewodniczący Komisji Rozwoju, pan Remigiusz Sławik. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały numer 3 pozytywnie, niejednogłośnie, przy 3 głosach za i 3 wstrzymujących się. Dodatkowo poprawkę przegłosowała pozytywnie przy wszystkich głosach za.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Infrastruktury, pan Stanisław Dobrowolski. Komisja Infrastruktury projekt uchwały numer 3 opiniuje pozytywnie, niejednogłośnie, jeden głos za, 5 wstrzymujących się i wnosi o przyjęcie z poprawkami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt numer 3 poddaję pod głosowanie. Bardzo proszę, będziemy głosowali wniesionymi autoprawkami. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, głosujemy. Proszę o oddanie głosu. Agnieszka, to nie tylko mówię. Ile jest za? Kto? Pan Krzysztof i pan Tomasz. Już jest, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 12 za, wstrzymujących się 3. Dziękuję panu bardzo, Państwu bardzo. Przechodzimy do projektu numer 4. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Projekt numer 4 dotyczy zmiany w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Stroniny Śląskiej. I tutaj też jest autopoprawka, która była omawiana już na komisjach. Czyli tak, w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Stroniny Śląskiej poprzez zmianę treści paragrafu 1 ust. 4 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Treści paragrafu 3 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Załącznik numer 1 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie, tutaj dotyczy to podstawy prawnej i tekstu jednolitego, czyli Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 210 ze zmianami i w części E wysokość opłaty, odliczenie zwolnienia na kompostowni. Załącznik numer 2 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie, też podstawa prawna, ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, również tutaj jest zmiana tekstu jednolitego i załącznik numer 3 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: podstawa prawna, czyli ten tekst jednolity, termin składania w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstania na niej nieruchomości odpadów komunalnych dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Część E, wysokość opłaty, odliczenie zwolnienia kompostowni. I tutaj zmiana jest w tym załączniku dotyczącego pouczenia, czyli punkt 2, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza Stronia Śląskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. I załącznik numer 4 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: również tutaj zmiana podstawy prawnej, czyli tego tekstu jednolitego i części G skreślamy informacje o załącznikach, bo w tym załączniku akurat nie ma dodatkowych dokumentów, więc zostaje skreślony. I to są te zmiany, proszę Państwa, które również były uzgadniane z Regionalną Izbą Obrad. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Opiniowały to wszystkie komisje. Bardzo proszę pani Magdalena Laskowska, bardzo proszę, opinię. Dziękuję. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie z autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Ryczek, przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie wraz z autopoprawką. Pan przewodniczący Komisji Rozwoju, pan Remigiusz Sławik. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt numer 4 pozytywnie, niejednogłośnie, przy 5 głosach za i jednym wstrzymującym się. Natomiast autopoprawkę zagłosowała komisja jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury, pan Stanisław Dobrowolski. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja Infrastruktury projekt uchwały numer 4
przegłosowała pozytywnie, niejednogłośnie, jeden głos za, pięć wstrzymujących się i wnosi o przyjęcie z poprawkami. Dziękuję bardzo Państwu. Szanowni Państwo, teraz będziemy głosowali, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Bardzo proszę o oddanie głosu. Mieszka, jak to wygląda? Jeszcze chwilę poczekajmy. Szanowni Państwo, za 13 osób, dwie wstrzymujące. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy teraz do punktu następnego, punkt numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność gminy Stronie Śląskie. Projekt numer 5. Przewodniczący, mogłem jedno pytanie do pana burmistrza, jeżeli mogę. Marek, a możemy to w sprawach tych rady? Chyba, że tak, no dobrze. No, bo ja nie zabiorę głosu, oczywiście udzielę ci głosu, nie uciekamy od tematu, bardzo proszę, ale w sprawach bieżących rady bym prosił, byśmy tu już przyszli systematycznie. Dobrze, panie radny, może tak być? Tak, może być, dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo, dziękuję. Bardzo proszę, ten projekt to będzie przedstawiał panie burmistrzu, pan? Ja, tak. Bardzo proszę, bardzo proszę. Panowie radni, szanowni państwo, zgodnie z artykułem 40 ust. 2 punkt 4 i artykuł 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca o samorządzie gminnym, Rada Miejska ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Place zabaw, skate parki, siłownie zewnętrzne stanowią obiekty użyteczności publicznej. Pełnią funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla dzieci i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Wprowadzenie jednolitego regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z tych urządzeń oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Przedstawiamy Państwu regulamin korzystania z placów zabaw, skateparku i siłowni zewnętrznych pozostających w administracji gminy w Stronie Śląskie, nazywanych dalej placami rekreacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Projekt uchwały opiniowały Komisje Oświaty, Sportu i Zdrowia, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Infrastruktury. No więc zaczynamy. Bardzo proszę pani przewodnicząca Magdalena Laskowska. Dziękuję. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca. Pan przewodniczący Remigiusz Sławik, Komisja Rozwoju, bardzo proszę. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury, pan Stanisław Dobrowolski. Bardzo proszę panie Stanisławie. Komisja Infrastruktury projekt uchwały numer 5 opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję szanowni państwo. Będę teraz poddał pod głosowanie projekt numer 5. Bardzo proszę. Będziemy głosowali. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze kontrolę, byśmy na tym tam pokażesz to. Pan radny Chmurzyński, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. 15 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do projektu numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy gminą Stronie Śląskie a osobą fizyczną nieruchomości zabudowanej położonych w obrębie Stronie Wieś. Projekt numer 6. Bardzo proszę. Pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Projekt dotyczy wyrażenia zgody w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą a osobą fizyczną. Zamiana nieruchomości niezabudowanej, wolnej od obciążeń i zadłużeń położonej w obrębie Stronie Wieś stanowiącej gminy w Stronie Śląskiej na nieruchomość niezabudowaną, też wolną od obciążeń i zadłużeń oznaczoną numerem geodezyjnym. No, ten numer już nie jest na tyle ważny. Również położona w obrębie Stronia Wsi, ale stanowiąca własność osoby fizycznej, ale nieruchomość większa, tak? Czyli inna nieruchomość mniejsza, większa nieruchomość osoby fizycznej. Najważniejsza sprawa, że ta zamiana następuje bez żadnych dopłat. Ekwiwalentnie te nieruchomości były wyceniane, proszę Państwa, no ale ze względu na zamianę tutaj doszliśmy do porozumienia, że nie będziemy żadnych dopłat czynić. Czyli zamiana nieruchomości, czyli gmina przejmuje nieruchomość od osoby fizycznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolem
KDW, czyli drogi dojazdowe wewnętrzne, i stanowi jeden z elementów planowanej drogi dojazdowej do okolicznych nieruchomości celem ułatwienia organizacji ruchu w rzeczowym obszarze Stronia Wsi, który szybko się rozwija, jak wiemy, i rozbudowuje. Pozyskanie tej nieruchomości przez gminę jest konieczne, a przyjęcie uchwały zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrzu. Projekt numer 6 opiniowała Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego. Bardzo proszę, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, pan Wiesław Ryczek, bardzo proszę. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, pan Stanisław Dobrowolski. Bardzo proszę, panie Stanisławie. Komisja Infrastruktury projekt uchwały opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poddaję ten projekt pod głosowanie. Bardzo proszę, będziemy głosowali. Proszę o oddanie głosu. Za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Dziękuję Państwu bardzo. Już przechodzimy dalej. Przechodzimy do projektu numer 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast Bielawy, Jedrzeniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za obszar strategicznej interwencji w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030. Projekt numer 7. Myślę, że pan burmistrz też, tak? Tak. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 wskazała nowe obszary strategicznej interwencji, tak zwane OSI, istotne z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej w skali kraju. Wśród nich znajdują się miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na Dolnym Śląsku z 17 miast aż 4 jednostki zlokalizowane są na naszym terenie. Założeń do umowy partnerstwa na lata 2021-2027 wynika, że osi krajowe znajdują się swoje odzwierciedlenie w programach operacyjnych, w ich układzie, strukturze lub też zasadach implementacyjnych przyjętych dla każdego programu. W związku z tym istnieje możliwość pozyskania środków na rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych z krajowych programów operacyjnych uzupełniających RPO. Jest to istotne z powodu przewidywanego mniejszego budżetu nowego RPO na lata 2021-2027 w związku z zaliczeniem przez Komisję Europejską Dolnego Śląska do tzw. regionów przejściowych. Ponadto w instrukcji dotyczącej delimitacji miejskich obszarów funkcjonujących w kontekście realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zwanych popularnie ZIT-ami, w perspektywie 2012-2017 opublikowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, interwencja kierowana do miast tracących funkcje powinna być realizowana z wykorzystaniem instrumentu ZIT. Wprawdzie miasta tracące funkcje mogą być wspierane z poziomu krajowego bez wyznaczania ich obszarów funkcjonalnych i nadania im instrumentów ZIT. Pomocy mogą zostać pozbawione otaczające je gminy. Inne instrumenty terytorialne, jakim zostały objęte obszary tych miast, w tym Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich, propozycji delimitacji obszarów funkcjonujących przygotowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego znacznie ograniczają możliwości pozyskania środków w stosunku do możliwości, jakie dają instrumenty. Jednocześnie, jak wynika z instrukcji ministerstwa, wskazanie miast Kłodzko, Dzierżoniów, Bielawa, Ząbkowice Śląskie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi jako OSI nie wymaga zmiany strategii rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, a jedynie uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego uzgodnionej z Ministerstwem Finansów. Istnieje również możliwość łączenia tych obszarów dla obszarów ze sobą granicznych. W związku z powyższym samorządowcy z tych trzech powiatów, czyli powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego, zwrócili się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o wyznaczenie obszarów funkcjonalnych dla tych obszarów. Jednocześnie zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały w tym zakresie. Proszę Państwa, tak w uzupełnieniu, ostatnio nawet się odbyło spotkanie w Bielawie z panią minister rozwoju, która odebrała od nas wszystkich samorządowców, od tych trzech powiatów, właśnie taką informację o potrzebie utworzenia tego ZIT-u.
tych trzech powiatów, ponieważ widzimy tutaj szansę dla dalszego rozwoju właśnie tych obszarów powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Stąd nasz taki apel, nasz wniosek wspólny. Również obecny był na tym spotkaniu wicewojewoda dolnośląski, był wicemarszałek, więc te kwestie były uzgadniane na tym spotkaniu. Więc jest jakaś nowa perspektywa na większy rozwój właśnie tego naszego regionu, będąc w zlicie tych trzech powiatów, o których wspominałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt numer 7 poddaję pod głosowanie. Bardzo proszę. A opinię, przepraszam bardzo, przepraszam. Przyspieszyłem się. Komisja Rozwoju Gospodarczego, pan Remigiusz Sławik, bardzo proszę o opinię. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt numer 7 jednomyślnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, pan Stanisław Dobrowolski, bardzo proszę. Komisja Infrastruktury projekt uchwały numer 7 opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie projekt numer 7. Bardzo proszę. Proszę o zagłosowanie. Co? Dzisiu? Pan radny Pakuła, proszę o zagłosowanie. Nie wyświetliło mi się nic. Panie Zdzisławie, bardzo proszę na sesji z boku niebieski... Po lewej stronie. Po lewej stronie. Głosowanie. O, dobra, mam. O, dziękuję bardzo. 15 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków. Projekt numer 8. Opiniowały wszystkie komisje. Ten protokół czytany był na poprzedniej sesji. Czy pan przewodniczący ma ten protokół przed sobą? Nie. Nie mam. To ja co prawda go wysłałem na sesję, tam mieli się koledzy zapoznać. Chodziło tylko o przyjęcie tych wniosków z tej kontroli. Czy są jakieś pytania w tym temacie do pana przewodniczącego? Jeśli chodzi o ten protokół z kontroli. Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Opiniowały to wszystkie komisje. Bardzo proszę, pani Magdalena Laskowska, bardzo proszę o opinię. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniowała pozytywnie i prosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję pani przewodnicząca. Pan przewodniczący Wiesław Ryczek, bardzo proszę. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Rozwoju, pan Remigiusz Sławik. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały numer 8 jednomyślnie pozytywnie i wnoszę o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję panie przewodniczący. I pan przewodniczący Komisji Infrastruktury, pan Stanisław Dobrowolski. Bardzo proszę o opinię. Opiniuję pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, będziemy teraz głosowali. Bardzo proszę. Proszę o zagłosowanie. Piętnaście za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję Państwu. I teraz, Szanowni Państwo, punkt następny to jest plan pracy Komisji, czyli projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zdrowia Śląskiego. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Zdzisław Pakuła. Dziękuję za głos. W sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Projekt numer 9 to jest, tak. Tak? Projekt numer 9. Tak, tak. Na podstawie artykułu 18a ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala co następuje. Paragraf 1. Zleca wykonanie kontroli w drugim półroczu 2020 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w zakresie 1. Kontynuacja kontroli w zakresie sposobu i zasady organizowania i finansowania zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy Stronie Śląskie. 2. Analiza realizacji wydatkowanych środków na inwestycje w 2019 roku
przetargi, a faktyczny koszt inwestycji. Kontrola realizacji inwestycji pod nazwą budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim. 3. Analiza wykonania budżetu gminy Stronie Śląskie za pierwsze półrocze 2020 roku. 4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy Stronie Śląskie na rok 2021. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Stronia Śląskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Panie Przewodniczący, opiniowały to wszystkie komisje. Bardzo proszę Pani Magdalena Laskowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Zwierzchław Ryczek, bardzo proszę. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju, Pan Remigiusz Sławik. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Pan Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Pan Stanisław Dobrowolski. Bardzo proszę. Komisja Infrastruktury projekt uchwały numer 9 opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Szanowni Państwo, poddaję projekt numer 9 pod głosowanie. Proszę chwileczkę, jeszcze Pani Kierownik tutaj naszego biura chciała w tym temacie. Proszę Państwa, bardzo proszę na dole planu sesji odświeżyć porządek, żeby się Państwu ten projekt pokazał na komputerze. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Szanowni Państwo, 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Dziękuję Państwu. Tośmy do końca dotarli do opiniowania projektu, któryśmy zakończyli. W tej chwili, Szanowni Państwo, jest tak, na sesji, tak wcześniej uzgadniali, podajemy teraz sprawozdanie burmistrza Stronia Śląskiego. Oczywiście Pan Burmistrz kilka słów jakichś ważnych tematów porusza, ale ten główny, szerszy zakres działalności Pana Burmistrza jest w tym sprawozdaniu, które Państwo co myśl otrzymujecie. Teraz przyszło, ostatnio było bardzo późno, ale teraz jest z wyprzedzeniem dwudniowym czy większym, także mieliście Państwo okazję zapoznać. Ale Panie Burmistrzu, bardzo proszę, jeśli coś ważnego, co się dzieje, to bardzo proszę w tym temacie. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Tak jak Pan Przewodniczący mówił, to sprawozdanie macie Państwo w swoim systemie i zapoznaliście się. Myślę, że z ostatniej chwili, proszę Państwa, ważna sprawa dotyczy Funduszu Inwestycji Samorządowych. W piątek uczestniczyłem z innymi samorządowcami z terenu powiatu kłodzkiego w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków czy promes, jakby to się nie nazywało, w sprawie właśnie środków dodatkowych, które są przeznaczone na inwestycje albo na wkłady własne związane z inwestycjami. Więc gmina Stronie Śląskie otrzymała 693 704 zł. Kluczem do przyznawania tych środków, ich wysokość uzależniona była od sytuacji danej gminy, więc brano pod uwagę na pewno współczynnik G, brano pod uwagę zadłużenie gminy, czyli współczynnik zadłużenia i oczywiście planowane inwestycje w danym roku, które są wpisane literalnie już do budżetu danej jednostki. Więc ta uroczystość odbyła się w ratuszu, w Radkowie. No i tam otrzymaliśmy, więc dodatkowy zaszczyt, oczywiście cała procedura teraz składania wniosku przez wojewodę, później akceptacji, więc myślę, że te środki zostaną uruchomione dopiero we wrześniu, z możliwością oczywiście przeprowadzenia inwestycji nie w tym roku, ale aż chyba do roku 2022. Więc mamy taki dłuższy okres, musimy tylko podjąć decyzję, na co te środki zostaną przeznaczone, bo tak jak mówię, we wniosku będzie trzeba do wojewody to wszystko określić. Szanowni Państwo, ważna sprawa kolejna. Tutaj jest wniosek, to są jeszcze wnioski komisji, będą omawiane, ale jest wniosek Komisji Budżetowej, o której mówiliśmy,
odnośnie naszej budowy i odbudowy wieży na szczycie Śnieżnika. Więc w piątek, proszę Państwa, podpisałem zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, mając oczywiście po drodze, widzieliśmy, że tam było małe zawirowanie odnośnie ekologów z Republiki Czeskiej, ale jest wyjaśnienie w tej kwestii i mam również opinię i stanowisko Rady Euroregionu Blacensis, który popiera budowę wieży na Śnieżniku, która jest realizowana w ramach projektu Klacko-Orlicko-Śnieżnik ze środków programu Interreg 5A. I to stanowisko potwierdza, że program Interreg 5A wspiera projekty, które mają pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko. Instytucja zarządzająca, instytucja krajowa, wspólny sekretariat w Wołomuńcu przeprowadziły weryfikację projektu oraz jego załączników na etapie oceny oraz podpisania decyzji o dofinansowaniu. Stwierdziły, że dokumentacja jest zgodna z zasadami programu Interreg 5A. Inwestycja ponadto uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę na podstawie złożonej, kompletnej, wymaganej prawem dokumentacji. Jak Państwo pamiętacie, te zawirowania Fundacji Czeskiej dotyczyły właśnie raportu oddziaływania na środowisko, ale to zostało wszystko zdementowane i jest wszystko potwierdzone, że w dokumentacji dotyczącej właśnie budowy wieży na Śnieżniku jest wszystko w porządku, więc w piątek, tak jak mówię, zostało ogłoszone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ważną sprawą jest też, proszę Państwa, że dostaliśmy kolejne środki finansowe na zakup komputerów do naszej szkoły. Dostaliśmy dodatkowe dotacje, więc zdalna szkoła w ramach projektu Zdalna Szkoła, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. I te środki, tu będzie zakup ponad 31 sztuk komputerów właśnie do naszej szkoły. Proszę Państwa, no i chyba nie będę tutaj odczytywał Państwu tych zarządzeń, które zostały przyjęte. Mają, oczywiście to mają, Panie Burmistrzu, wszyscy. To chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Chyba, że jakieś pytania są do Pana Burmistrza odnośnie tego, bo oczywiście macie Państwo takie prawo działalności Pana Burmistrza. Ktoś coś zapytać, to bardzo proszę. Mogę o coś zapytać? Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanie jedno. Widzicie, byłem na sesji w Lądku Zdroju i widziałem, że jest nabór na wymianę oświetlenia w gminach z tradycyjnego oświetlenie LED-owe. I Lądek jest partnerem wiodącym. I w tym projekcie oprócz Lądka widziałem Międzylesie, Bystrzycę, Kudowę, chyba Szczytną i kogoś jeszcze, nie pamiętam już wszystkich. Natomiast nie widziałem Stronia Śląskiego. Czy my nie chcemy zmienić swojego oświetlenia na oświetlenie LED-owe, gdzie płacone są za wymianę słupów, lamp, kabli, sterowanie można do tego odpowiednio dopisać, tym bardziej, że część mamy już kosztów kwalifikowalnych, mianowicie, bo część inwestycji zostało wykonanych ze swoich środków, czyli właściwie na wkład własny to już pieniądze są. Być może, że Państwo będziecie składać wniosek indywidualnie jako gmina Stronie Śląskiej, ale wówczas wydaje mi się, że wniosek, który jest składany przez 7 gmin ma większe szanse powodzenia niż wniosek składany przez jedną gminę. To stąd moje pytanie, bo widziałem, że taki nabór istnieje. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jak najbardziej jesteśmy zainteresowani, żeby wspólnie z innymi gminami przystąpić do tego projektu. Rzeczywiście w założeniach naszych, bo jesteśmy przygotowani do tego, chcieliśmy składać wniosek jako odrębnie, natomiast jakiś błąd komunikacyjny się pojawił. Jestem po rozmowie z wszystkimi partnerami,
tego wniosku wspólnego, jest liderem i będziemy przystępowali wspólnie do tych 7 gmin. Tak jak mówię, jakiś pojawił się na etapie, nie wiem, przekazywania informacji Chochlik, nie zostaliśmy powiadomieni, że zbiera się grupa gmin, która startuje w jednym wniosku, w jednym dużym projekcie. Ale tak jak mówię, w piątek przeprowadziłem rozmowy i chcemy dołączyć do tego wspólnego projektu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chce zapytać Pana w sprawie działalności bieżącej? Nie ma? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, Szanowni Państwo. Interpelacje radnych. Bardzo proszę, czy są interpelacje radnych? Nie ma, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, następny punkt, zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Marek Walicki. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za głos. Ja mam pytanie do pana burmistrza, że w sprawie gospodarki tymi odpadami, jak w tym systemie mają funkcjonować agroturystyki, które nie są przedsiębiorcami, żeby tą sprawę może wyjaśnić. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w systemie gospodarki odpadami nie mówimy o gospodarstwach agroturystycznych, tylko mówimy o nieruchomościach mieszanych. I taką nieruchomością mieszaną, czyli tam, gdzie jest część mieszkalna i część do prowadzenia jakiejś działalności, jest gospodarstwo agroturystyczne, więc one podchodzą pod ten system, nową metodę naliczania opłat liczonej od powierzchni. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa następny? Bardzo proszę. Mamy tam? Mamy? Proszę Państwa, proszę zgłaszać się w dyskusji na sesji. Na sesji, bo tutaj... Bardzo proszę, pan Stanisław Dobrowolski. Moment, na tę sesję muszę się zgłosić. Dobrze, pan już teraz pan głos zabiera, panie Stanisławie. Bardzo proszę, niech pan już nikogo tam nie szuka. Następni koledzy będą szukali. Panie, już proszę bardzo o zabranie głosu. Panie burmistrzu, mam pytanie. Co dalej z tymi beczkami? Atakują mnie ludzie i pytają cię, co dalej, czy jest tam jakieś rozwiązanie w przyszłości, czy one tak będą stały, pękały, bo to teraz gorąco i tak dalej. Dziękuję bardzo. Te beczki na Polnej. Panie burmistrzu, na bieżąco będzie pan odpowiadał? Tak, tak, na bieżąco odpowiadam. Później w odpowiedziach i w tych pytaniach. Ja już tu odpowiadałem na którejś komisji, bo też było takie pytanie. Szanowni Państwo, no cały czas jesteśmy w kontakcie z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem, ponieważ czekamy na to dofinansowanie. Nasz wniosek został złożony. Mam tylko taką nieoficjalną informację, że zaczęto te wnioski analizować. Ja przypomnę Państwu, że my w tamtym roku złożyliśmy chyba w grudniu, jak pamiętam. W grudniu. Ten wniosek, no i czekamy na dotacje. Jeżeli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w końcu przyzna nam te środki, to też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska się do tego pochyli, no i w ten czas byśmy mogli zrealizować tą utylizację tych niebezpiecznych odpadów, które są na ulicy Polnej. Więc no cały czas monitoruję i tutaj przez parlamentarzystów staram się dotrzeć do prezesów tych instytucji, ale tak jak mówię, teraz był okres wyborczy, ciężko mi było się do nich dostać, z nimi rozmawiać, bo byli zajęci kampanią wyborczą, ale obiecali mi, że zaraz po wyborach zajmą się tą sprawą. Więc mam nadzieję, że w końcu nam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przydzieli jakieś środki, bo przypomnę Państwu, to jest kwota znaczna dla naszego budżetu, bo to jest ponad 400 tysięcy złotych, które musielibyśmy wydatkować na utylizację tych odpadów, jeżeli cena nie uległa zmianie, bo tak jak mówię, my zdecydowaliśmy się na cenach jeszcze z tamtego roku, ale mam to na uwadze, pamiętam o tym, żeby jak najszybciej pozbyć się tych niebezpiecznych odpadów z naszego terenu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby głos zabrać? Mamy tam kogoś? Pan radny Szymon Bora. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję za głos. Ja taką sprawę mam mniejszego kalibru. Panie burmistrzu, z tytułu tego, że nie możemy się spotkać osobiście, prosiłbym bardzo, bo widzę, że WOPŁ został ścięty, żeby jeszcze ten teren wkoło biurowca można było uporządkować, skosić trawę. Ja wiem, że z panem właścicielem ciężko się rozmawia, ale jakby pan był tak łaskawy, to bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, co w tej sprawie da radę zrobić. Nie chciałbym wchodzić na już teren taki czyjejś własności, ale no jest to w centrum miasta. Zobaczymy, co da radę zrobić tam z tymi zielonymi terenami biurowca. Tym bardziej, że tam jest parking, z którego też korzystają nasi mieszkańcy i trzeba byłoby to uporządkować. Na pewno też wystąpimy do właściciela, żeby się w końcu zainteresował tą nieruchomością i coś tam zaczął zrobić, albo go obciążymy tymi naszymi działaniami. Właśnie, bo estetyka jest coraz gorsza tam. Ale to przyjmuję ten wniosek i będziemy działać. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Laskowska, bardzo proszę Pani Radna. No bo jest tu Pani, że widzę Panią, że Pani zgłoszona jest. Bardzo mi miło, ja na dzień dzisiejszy nie mam pytań. Może, ale to jest, to dobrze, w porządku. Kto z Państwa? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, bo wyskoczyło mi Pani Laskowska Magdalena, więc przepraszam, jeśli Panią wywołałem. Pan Krzysztof Kujawiak, bardzo proszę, Pan Radny Krzysztof Kujawiak. Dzień dobry Państwu. Ja mam takie pytanie w nawiązaniu do naszego no już długo męczonego projektu uchwały numer 3 odnośnie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mam pytanie do Pana Burmistrza odnośnie systemu. Tutaj w nawiązaniu też do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady Powiatu. Czy nie warto by było zastanowić się nad tematem zmiany tego rozliczenia na rozliczenie od wody. Tym bardziej, że przedsiębiorcy sami z takim wnioskiem też do Pana Burmistrza propozycją wystąpili. Może byłoby to lepsze rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Radny, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja już o tym mówiłem, że my analizowaliśmy tą wodę i o tyle ten system nie jest dokładny i szczelny, że będzie nam naprawdę ciężko rozliczyć przedsiębiorców, jeżeli chodzi o wodę. I o tym mówiliśmy już na naszych spotkaniach, czy tam na komisjach. Tak jak mówię, proszę Państwa, jestem za tym, żeby w chwili obecnej uniknąć tych niepotrzebnych zgrzytów, które występują pomiędzy przedsiębiorcami, a mieszkańcami, pomiędzy nami w ogóle. Bardzo dużo gmin stosuje zasadę naprawdę. Przedsiębiorcy się sami rozliczają, podpisują sobie umowę i są jak gdyby poza naszym systemem. Bo tak jak mówię, no, ta cena nie jest adekwatna w tej chwili obecnej. Nie chciałbym robić jakichś dla nich dodatkowych kosztów, dodatkowych, żeby oni byli obciążani, więc nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wyjście z tego systemu właśnie nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości mieszanych, bo to w kontekście właśnie tej prowadzonej działalności. Bo tak jak mówię, o mieszkańców jesteśmy zobowiązani zadbać i tu mi zależy na tym, żeby mieszkańcy jednak ponosili tylko te koszty, które powinni. Więc tą wodą, tak jak, no była analiza robiona, no jeszcze się raz odnoszę, proszę Państwa, i nie jest to tak adekwatne i dobrze wszystko u nas zrobione, żebyśmy mogli się rozliczać z tej wody w kontekście właśnie tych liczników posiadanych i tak dalej, z wodociągowania tych nieruchomości. No raczej byśmy zostawili, znaczy nowy przetarg jak gdyby nie mówi już o nowej metodzie rozliczania, tylko mówimy o przedsiębiorcach i stawka będzie ustalona według osoby, tak jak to było do tej pory. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, mogę? Dwa słowa tylko. Ale nie, bo najpierw jeszcze muszę dać Panu Remigiuszowi, bo on już czeka w kolejce, teraz Panu udzielę. Pan Remigiuszławik. Ale to w tym temacie. Ja również w tym temacie. Ja w sumie to się z Panem Przewodniczącym Łokusiewiczem zgadzam i większość z nas się zgadzała odnośnie tego, że to nie jest idealna metoda naliczania tym przedsiębiorcom, bo rzeczywiście tworzy takie niesprawiedliwości, ale ona i tak jest lepsza niż to, co było poprzednio. A najważniejsze jest w tej chwili chyba to, żeby mieszkańcy nie dopłacali za śmieci turystów. I tego się trzymajmy i dajmy Panu Burmistrzowi może trochę czasu, rzeczywiście może się przekona tej metody naliczania odnośnie wody. No i takie jest moje zdanie. To trzeba wyważyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pan Przewodniczący Rady Powiatu w tym temacie. Bardzo proszę. Ja?
No, pan przewodniczący Rady Powiatu, tylko pan jest pan przewodniczący. Dobrze. Ja po pierwsze, proszę państwa, nie negowałem sposobu obliczania opłaty. Ja nie negowałem. Przyjęliście państwo powierzchnię i to jest dobre rozwiązanie, czy no jakieś rozwiązanie. Po drugie, powiedziałem również to, że bardzo dobrze, że to zostało podjęte, bo uszczelni to system, bo mieszkańcy nie będą musieli płacić za przedsiębiorców, którzy część swoich odpadów, powiem to wprost, wywożą na PSZOK. Na PSZOK-u się pojawiają butelki, makulatura, papier, wszystko inne, a takie rzeczy tam nie powinny być na PSZOK. Natomiast podałem tylko informację, że jak gdyby źle została ustanowiona ta stawka w porównaniu do poszczególnych powierzchni. Tylko o tym była mowa przy moim wystąpieniu. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Pan Marek Walicki, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za głos, panie przewodniczący. Może z przyjemniejszych rzeczy. Bardzo fajnie, prosimy. Chciałem tu panu burmistrzowi podziękować za interwencję w Goszowie. To jest od numeru tam 17 za usunięcie podtopienia tam parę dni temu. Ten strumyczek wylał i tutaj po mojej rozmowie z panem burmistrzem bardzo szybko poszła interwencja i mieszkańcy bardzo dziękują panu burmistrzowi za pomoc w usunięciu tego podtopienia. Tam wylewała się woda na drogę i no i mówię, zalewała dojazdy do mieszkań, także może w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Bo nikt się nie zgłasza. To dziękuję państwu bardzo. Dziękuję, bo nie widzę, nie ma zgłoszeń. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Szanowni państwo, ja zacznę. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. W tym punkcie na początku chciałbym, szanowni państwo, wrócić do naszych planów pracy. To są ważne tematy. Ja może najpierw przedstawię, macie na biurku, ale przedstawię też wiadomości mieszkańców, którzy oglądają nas, jakie będą działania Rady, jakie tematy. Więc w lipcu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019. 29 lipiec planujemy sesję. W sierpniu przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Strony Śląskiej do roku szkolnego 2020-2021. To przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. We wrześniu rozstrzygnięcie konkursu najładniejszą wieś w gminie Strony Śląskiej oraz ocena realizacji budżetu gminy Strony Śląskiej za pierwsze półrocze 2020. Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. Październik. Ocena realizacji zadań światowych na terenie gminy Strony Śląskiej za poprzedni rok szkolny 2019-2020 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych. Drugie, analiza oświadczeń majątkowych składanych za rok 2019. Listopad, wpływ pandemii koronawirusa na mieszkańców z terenu gminy Strony Śląskiej, poziom zachorowań, liczba osób poddanych kwarantannie i izolacji domowej. Analiza danych pod kątem funkcjonowania przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy Strony Śląskiej w czasie pandemii. Działania Gminy Strony Śląskiej mające na celu ograniczenie skutków pandemii. I grudzień, budżet Gminy Strony Śląskiej za rok 2021, przepraszam bardzo. To by były takie tematy, jeśli chodzi o sesję. I bardzo proszę teraz też o przedstawienie, wiadomo, że Komisja Rewizyjna, żeśmy uchwałą to przyjęli ich pracę. Bardzo proszę o przedstawienie planu pracy poszczególnych komisji. Zacząłbym od pani Marii Magdaleny Laskowskiej. Bardzo proszę, przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, plan pracy na drugie półrocze 2020 roku. Lipiec, przygotowanie zalewów w Starej Morawie do sezonu letniego 2020 roku, komisja wyjazdowa. W sierpniu, przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Strony Śląskiej do roku szkolnego 2020-2021. Wrzesień, ocena realizacji budżetu gminy Strony Śląskiej za pierwsze półrocze 2020 roku. Październik, ocena realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Strony Śląskie za poprzedni rok szkolny 2019-2020 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych oraz drugi temat, jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, informacje o odkryciu nowych partii jaskini oraz etapy działań w kierunku ich otwarcia. Listopad. Wpływ pandemii COVID-19 na mieszkańców z terenu gminy Strony Śląskie. Poziom zachorowań, liczba osób podanych kwarantannie i izolacji domowej. Analiza danych pod kątem funkcjonowania przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy Strony Śląskiej w czasie pandemii. Działania gminy Strony Śląskiej mające na celu ograniczenie skutków pandemii.
i grudzień budżet gminy Stronie Śląskie, czyli analiza budżetu, projektu budżetu, przepraszam, na 2021 rok. No i każdego miesiąca oczywiście opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej oraz zarządzeń burmistrza Stronia Śląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam tu koło pani Magdy na ekranie. Mi się ukazuje pan przewodniczący Komisji Budżetu Wiesław Ryczek. Kłanie się konie. To bardzo proszę, panie przewodniczący, o przekazanie nam planu pracy na drugie półrocze. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, chciałbym przedstawić plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na drugie półrocze 2020 roku. W miesiącu lipcu pierwszy temat: informacje o wynikach finansowych za rok 2019 spółki komunalnej Stronski Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia, spółka z OO oraz informacja o aktualnej sytuacji finansowej spółki. Drugim tematem w miesiącu lipcu jest informacja o wynikach finansowych za rok 2019 spółki komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z OO oraz informacja o aktualnej sytuacji finansowej spółki. W miesiącu sierpniu zapoznanie się z założeniami do uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat, które będą obowiązywały od grudnia 2020 roku. W miesiącu wrześniu ocena realizacji budżetu gminy Stronie za pierwsze półrocze 2020 roku. W październiku analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok. W listopadzie zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na rok 2021 przez jednostki organizacyjne, pomocnicze, osoby fizyczne i osoby prawne oraz ze wstępnymi założeniami do projektu budżetu. I w miesiącu grudniu analiza projektu uchwały budżetowej gminy Stronie Śląskie na rok 2021 wraz z wydaniem opinii o przedłożonym przez burmistrza projekcie uchwały budżetowej. I drugimi tematami oczywiście to jest opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał na sesję Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący, czy mogę jeszcze wnioski z protokołu, czy to później? Najpierw powiedzmy, Panie Przewodniczący, ten plan pracy, a później do tego wrócimy, dobra? Dobrze, dziękuję. Po planie pracy. Ja będę pamiętał, Pan też będzie pamiętał o tym. Pan Remigiusz Sławik, bardzo proszę, Przewodniczący Komisji Rozwoju. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na drugie półrocze 2020 roku. Lipiec. Analiza problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Stronie Śląskie. Sierpień. Spotkanie z sołtysami z terenu gminy Stronie Śląskie. Będzie to komisja wyjazdowa w obecnych warunkach. Wrzesień. Ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. I drugi temat, który będziemy chcieli przeprowadzić wspólnie z Komisją Infrastruktury. Wpływ gminnej i powiatowej polityki kształtowania ładu przestrzennego i architektonicznego na atrakcyjność gospodarczą, promocyjną i infrastrukturalną w regionie ziemi kłoskiej. Panie Przewodniczący, jest obiecanka, że jak nigdy tak przyjedzie Pan Starosta do Stronia. Tak, nie chciałem się chwalić, bo mówię... No niech Pan się chwali, bo nie przyjeżdża nigdy do Stronia Pan Starosta, to będzie naprawdę wyróżnienie większe, jak prezydent tak samo będzie przyjeżdżał. Tak, no być może tak, ze względu na... Zapraszałem, to zawsze zalał, to jest Kaziu, to Zbysiu, przepraszam tak Pana Przewodniczącego, ale nigdy nie chciał do nas przyjechać, także gratuluję, że Pan może go przekona, to cieszymy się. Mam nadzieję, że to będzie trwałe, że tak powiem, zobowiązanie, które już złożył. Będzie tam jeszcze kilka osób, zapraszam wszystkich Państwa serdecznie. Temat moim zdaniem ważny, dlatego chcemy go przeprowadzić. Następnie, w październiku będziemy mieli taki temat. Analiza i ocena wpływu pandemii koronawirusa na przemysł, handel i usługi na terenie gminy Stronie Śląskie. W listopadzie. Wpływ opłaty miejscowej na rozwój gospodarczy i promocyjny gminy Stronie Śląskie. To jest spotkanie z przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że już będzie można wtedy spotkać się bezpośrednio, no ale jeśli nie, no to będziemy jakoś tam reagować. I w grudniu analiza projektu budżetu na 2021 rok. Oczywiście zawsze będą komisje drugie terminy, które będą dotyczyły opiniowania projektów i zarządzeń burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w każdym miesiącu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Naprawdę liczymy na to spotkanie ze starostą. Sam aż ciekawy jestem, czekam z niecierpliwością. Wiele innych pytań bym zadał jeszcze odnośnie PKS-u i tak dalej, bym wykorzystał to później, bo to też infrastruktura. Ja mam nadzieję, logistyka. Panie Przewodniczący, że to nie jest tak zwany pocałunek śmierci, to co teraz Pan mówi, nie spowoduje, że Pan starosta już nie przyjedzie. No, ale trzeba być twardym i raz na klatę.
Ja okay. Nie uciekam od tematu, ja nie uciekam. Bardzo proszę, pan Stanisław Dobrowolski, Komisja Infrastruktury. Plan pracy Komisji Infrastruktury na drugie półrocze 2020 roku przedstawi sekretarz komisji, pan Tomasz Edmański. Proszę. O, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Plan pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na drugie półrocze 2020 roku przedstawia się następująco. W lipcu komisja chce się spotkać jako komisja wyjazdowa. Chcieliśmy sprawdzić aktualny stan budowy remizy OSP w Starym Gierałtowie. W miesiącu sierpniu zapoznanie się z realizacją uchwały o utrzymaniu w czystości i porządku na terenie gminy Stronie Śląskie. We wrześniu zapoznanie się z realizacją budżetu gminy Stronie Śląskie za pierwsze półrocze 2020 roku. I tak jak przedmówca mój wcześniej już wspomniał, pan przewodniczący Remigiusz Sławik, o naszej wspólnej komisji, czyli wpływ gminnej i powiatowej polityki kształtowania ładu przestrzennego i architektonicznego na atrakcyjność gospodarczą, promocyjną i infrastrukturalną w regionie Ziemi Kłodzkiej, czyli jest to nasza społeczna, wspólna komisja z Komisją Rozwoju. I data będzie ustalona w zależności od dyspozycyjności pana starosty. W miesiącu październiku ocena stanu porządku i czystości na terenie gminy Stronie Śląskie. Chcieliśmy się tutaj zająć problemem pustostanów, jak również problemem zaniedbanych placów i działek na terenie miasta, które wpływają tutaj na nasz wizerunek. W miesiącu listopadzie informacja dotycząca sposobu wdrażania nowej uchwały dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stronie Śląskie. W miesiącu grudniu zajmiemy się budżetem gminy Stronie Śląskie na rok 2021. No i oczywiście jak co miesiąc, jako zawsze, znajdzie się w naszym planie opiniowanie uchwał i zarządzeń pana burmistrza na sesję Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie komisje przedstawiły plan. Dziękuję państwu za przygotowanie planu. Wracamy do kolegi Wieśka Ryczka, przewodniczącego Komisji Budżetu. Jeszcze jakieś tam przemówienie wygłosić. Nie, ja chciałbym tylko państwu przedstawić jeden wniosek. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo. Chciałbym tylko jeden wniosek, który został przedstawiony w protokole Komisji Budżetu i Finansów w dniu 8 czerwca 2020 roku. Bardzo proszę, bardzo proszę. A brzmi on w następujący sposób, że na wniosek złożony przez radnego Krzysztofa Pojawiaka komisja wnioskuje o udostępnienie na SS umowy zawartej z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stronie Śląskie wraz z załącznikami i aneksami. Chciałbym tylko poinformować, że wniosek ten został już oczywiście zrealizowany z następnego dnia przez pana burmistrza i na sesji mieli wszyscy radni dostęp do tej umowy i do aneksu, która została zawarta. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Ważna informacja też dla radnych, dla mieszkańców, że mogli do wglądu jest to. Czy ktoś z państwa jeszcze może w tym temacie? Aha, pan Stanisław Dobrowolski. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę. Myśmy przedstawili w protokole, w ostatnim protokole numer 42, propozycje i wnioski. I może to odczytam. Na prośbę rodzin posiadających kartę dużej rodziny, Komisja Infrastruktury prosi o przeanalizowanie możliwości udzielenia bonifikaty w opłatach za śmieci dla tych rodzin. I drugie, komisja prosi o przeanalizowanie możliwości zmiany częstotliwości odbioru śmieci z wielu mieszkaniówek. Z obserwacji wynika, że plastiki są odbierane zbyt rzadko, przeciętnie 4 lub 5 razy, a pojemniki są przepełnione, a zmieszane śmieci zbyt często, około 9 razy. Można zwiększyć częstotliwość odbioru plastyków kosztem zmieszanym. Dziękuję bardzo. Wiadomo, że to są wnioski. Pan burmistrz chyba na następnej sesji, tak co miesiąc mówi, to będzie udzielał informacji, także panie burmistrzu, byśmy prosili. Czy ktoś z państwa jeszcze radnych? Bo jak powiedziałem, sesja 29 lipiec, czwartek. Ja bym tyle. Panie burmistrzu, w tym temacie bardzo proszę, bo to już będziemy kończyli pomału. Czy pan chce jakieś... Państwo, ja się odniosę do tego wniosku Komisji Infrastruktury. My bierzemy pod uwagę, żeby zmienić tą częstotliwość, czyli żeby to było częściej wywożone, właśnie te różne frakcje, niż rzadziej.
Karta Dużej Rodziny, proszę Państwa, jakieś bonifikaty, będziemy się zastanawiać nad tym. Bo rzeczywiście coraz więcej już tych rodzin mamy wielodzietnych w Śląsku. Ale tak jak mówię, to jest do analizy i będziemy to brali pod uwagę. Natomiast, proszę Państwa, ja bym się chciał odnieść do sesji nadzwyczajnej, która się odbyła 10 czerwca i oczywiście opinii różnych, które wystąpiły na portalach społecznościowych przekazywanych przez naszych sołtysów i to mnie bardzo boli, proszę Państwa, i przez naszych radnych, oczywiście pod egidą klubu radnych. Boli mnie to, proszę Państwa, to nie, że ja się obawiam krytyki, bo ta krytyka jest bardzo ważna i nawet chciałbym, żebyście mnie Państwo krytykowali, tylko jak gdyby sposób przedstawiania pewnych faktów, które są nieprawdziwe, więc prosiłbym Państwa wszystkich, aby przedstawiać te informacje bardziej rzetelnie, nie wyrwane z kontekstu jakieś fragmenty wypowiedzi, czy odnoszenie się na przykład do umowy, którą zawarliśmy. Jeżeli ktoś opisuje, że to jest umowa zawarta niezgodnie z prawem i tak dalej, że aneks niezgodnie z prawem, co jest w ogóle nieprawdziwe i niepotrzebnie burzy tą całą atmosferę, a tym bardziej podżeganie jak gdyby społeczeństwa do takich faktów i później niepotrzebne komentowanie, później niepotrzebne hejtowanie, wyjaśnianie, naprawdę to budzi niepotrzebne nasze emocje wszystkich. Dlatego chciałbym i zwracam się do Państwa z prośbą, żebyśmy naprawdę przedstawiali jakieś rzetelne. Ktoś się może nie zgadzać z pewną decyzją, tak? No, ma takie prawo, oczywiście głosuje według swojego uznania, według swojego sumienia, ale naprawdę proszę przekazywać rzetelne informacje, tak jak to faktycznie było, faktycznie jest, żebyśmy później nie musieli właśnie wyjaśniać niepotrzebnie, komentować negatywnie. Nie chciałbym tych takich negatywnych emocji wzbudzać wśród mieszkańców. Przecież to nie o to chodzi, proszę Państwa. My musimy rzetelnie przedstawiać mieszkańcom taką sytuację, jaka jest. To taka moja bardzo ogólna uwaga. Nie będę wchodził w szczegóły, proszę Państwa, bo to nie o to chodzi. Myślę, że Państwo mnie rozumiecie. Rozumieją mnie sołtysi, którzy też tam mocno uczestniczą na portalach społecznościowych i bardzo źle, że robią takie wpisy, które nie są potwierdzone. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Ja, Szanowni Państwo, rzeczywiście się odniosę, bo ja już od drugą kadencję walczę o to, w cudzysłowie walczę, żeby sołtysi brali udział w sesjach, a jak są mają potrzeby w komisjach. Bo jak ja, proszę Państwa, przed sesją zatrzymuję SMS-a od sołtysa w jakimś temacie, przed całą sesją, gdzie jesteśmy na spotkaniu, ja nie jestem w stanie odwrócić tej sprawy w drugą stronę. A są komisje, które są do wiadomości podane. Dlatego bardzo proszę i będę Panie Burmistrzu dalej nalegał, sołtysi, żeby brali udział w posiedzeniach sesji, a też jak są tematy, które ich interesują, bo są na BIP-ie, żeby przychodzili na komisję. To się skończy jeszcze miesiąc, dwa i będzie koniec tych zdalnych, ale i tak można przez swojego radnego przekazać. Naprawdę wtedy wiedzą, co się dzieje. Teraz nawet ostatnio, co było po tym spotkaniu, Panie Burmistrzu, ja znowu jestem tego, że nie chcę tu nikogo atakować, jeśli chodzi o niektórych sołtysów, niektórych. Ukazuje się informacja na Facebooku, znowu nie czytam, że tam spotkanie burmistrza 19, burmistrz tamtego obiecał, ale mieszkańcom się nie obniży do końca roku. Skąd ten sołtys wiedział, że nie obniży się do końca roku z mieszkańcom na 28? No skąd wiedział? I znowu wprowadza taką informację, że tak, przedsiębiorcom się obniża, ale mieszkańców dalej się ładuje. No po co takie coś wpisywać? No nie wie ta osoba, że mamy przygotowane poprawkę, autopoprawkę jest, że mamy przygotowany projekt, że komisje pracują nad tym. Taki wpis, no to ostatni, najświeższy wpis. No po co to robić? Znowu, żeby zaostrzać sytuację między przedsiębiorcami a mieszkańcami, to o co nam chodzi? Nie, mi chodzi jako przewodniczącemu naprawdę, żeby to była zgoda między ludźmi, bo ci pracują naszym, tutaj mają przedsiębiorca, firmę, turystykę w naszej gminie, chwała im za to, a są ci mieszkańcy, którzy pracują, emeryci, renciści, młodzi, którzy pracują normalnie. Już wpis, ale mieszkańców nie, tylko przedsiębiorcom. No jest to niepotrzebne takie rzeczy robienie, naprawdę. My naprawdę dbamy o wszystkich i na pewno z burmistrzem się staramy i Państwo też wiecie, bo wszyscy w tym temacie, z tymi śmieciami działacie, nikomu nie mogę tu ująć. Każdy ma swoje pomysły, czy takie, ale mamy, jakieś propozycje padają. I na pewno nikt nie siedzi, ja sypuję gruszek w popiele, że nie zajmujemy się tym. To wielkim bólem do serca, że tak jest. No będzie nowe rozdanie, na pewno się wiele uwag, które wpadają, to się tam weźmie pod uwagę, co Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju powiedział. Będzie nowe rozdanie, burmistrz na pewno znowu ekipa się zbierze, będzie zespół powołany i będzie to jakiś nowy sposób, jak to rozliczyć, czy przedsiębiorców, czy mieszkańców. Dlatego bardzo proszę też do Państwa sołtysów na sesję, informacje na komisję,
ale w informacje, które puszczacie na Facebooku, zastanówcie się. No jest informacja, na przykład ostatnio czytam, co pan burmistrz przywiózł, 700 tysięcy dostał pieniędzy, już tam pisze, ktoś tam pisze i to właśnie takie to pobuduje. No 700 tysięcy akurat na śmieci, żeby zapłacić. Czy my to możemy zrobić? No wiecie państwo, że nie, na pewno nie. Ale to takie podteksty powodują, że ludzie wypisują różne rzeczy, bo jak sołtys pisze, że mieszkańcy nie dostaną. Także bardzo bym prosił też, i słuchają nas sołtysi, to bardzo was proszę, państwo sołtysi, przychodźcie, jeszcze raz powtarzam, pytajcie na sesję do mnie czy do burmistrza, nikt was nie wygoni, tylko nie na facebookowe ataki, tylko normalnie merytoryczne. Ja dziękuję i przepraszam jeszcze jedno, pomyliłem się, 30 lipiec to jest czwartek, 30 lipca będzie sesja, bardzo przepraszam. Bo tu się rozpędziłem datą, a to jest czwartek, jest 30 lipca. Bardzo państwa przepraszam za tą pomyłkę. Pan Krzysztof Kujawiak, bardzo proszę, króciutko. Panie Krzysztofie, bardzo proszę, będziemy kończyli. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Tak jak pan prosi, oczywiście bardzo króciutko. Bardzo proszę. Ja tylko do pana burmistrza dwa słowa. Zgadzam się, panie burmistrzu, nie sprzeczajmy się, współpracujmy. Bardzo bym prosił o lepszą komunikację między panem burmistrzem a radnymi i myślę, że wszystko się jakoś ułoży. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Pan Dobrowolski, tak? Pan Stanisław Dobrowolski, przewodniczący Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja mam już tak poza sesją prośbę do Komisji Infrastruktury. Nie wyłączajmy się z Zoomu. Musimy ustalić tą komisję wyjazdową do OSP, do Gierałtowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Fajnie, że działamy wszyscy razem. Co z państwa jeszcze, panie Agnieszko, ktoś się jeszcze zgłasza? Szanowni państwo, dziękuję wam bardzo za to, że się przyszli, żeśmy rozwiązali ten temat, chociaż chwilowo z tymi śmieciami do tego na ten stare rozdanie, bo nowe rozdanie będzie nowe, na pewno będą różne wyliczanki, ale dziękuję wam za to, żeśmy podjęli temat, bo naprawdę to jest temat, który dzisiaj zdominował naszą gminę i to jest ważny temat. To jest ważny temat, naprawdę ważny temat, i bo wszyscy tu żyjemy, wszyscy płacimy i naprawdę z wielkim bólem serca wszyscy te śmieci podnosiliśmy do góry tego. Ale myślę, że jakoś to wspólnie wytłumaczymy naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom, że tak się stało. No tak się stało niestety z tymi śmieciami. W Polsce co się dzieje, to jest tragedia. To jest tragedia, jak się śledzicie w Polsce, co się dzieje w tych miastach, a nowe rozdania są teraz, nowe umowy. No przecież to się w głowie nie mieści. No jest coś źle. No mamy nadzieję, że coś tylko z góry, coś wpłynie, co nam umożliwi na rozliczanie. Także dziękuję wam jeszcze raz za pracę, za dzisiejsze przyjście na sesję. Bardzo proszę, jak ktoś na urlop bierze, to życzę miłego urlopu w lipcu. A powiedziałem, 30 lipca godzina 10, prawdopodobnie będzie sesja. Dziękuję bardzo. I kończę 12. sesję Rady Miejskiej Stanisławskiego i dziękuję państwu za przybycie. Do widzenia państwu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.